dobiegają końca prace przy budowie Słupskiego Węzła Transportowego. Zaniedbany przez dziesięciolecia teren na tyłach dworca kolejowego, od strony ulicy Towarowej, zyskał zupełnie nowe oblicze. Można śmiało stwierdzić, że położona w centrum Słupska, zapomniana parcela, wraca do miasta i to dosłownie. Za moimi plecami, świeżo wybudowany, kończymy węzeł komunikacyjny, który realizujemy ze środków Unii Europejskiej. Po mojej prawej stronie stacja PKP i za moimi plecami również stary dworzec PKP, a przede mną ogromny obszar miasta Słupska, który tak naprawdę, jak pamiętam od dzieciństwa, nie za bardzo łączył to miasto, tylko dzielił. Mówię o pasie ogródków działkowych wzdłuż ulicy Sobieskiego. Jest to miejsce, w którym się wychowywałem. Wychowywałem się na ulicy Banacha, chodziłem do przedszkola tutaj kolejowego na ulicy Kołłątaja. Bardzo dobrze znam ten teren, ale to miejsce, gdzie się obecnie znajdujemy, właściwie od II wojny światowej było miejscem bardzo źle albo prawie w ogóle niewykorzystanym. Dziś dobiega końca budowa węzła transportowego, z którego korzystać będą wszyscy przewoźnicy regionalni i krajowi. Budowa węzła transportowego nie jest planem nowym. W Słupsku o potrzebie powstania tego typu obiektu mówiono od lat. Jednak dopiero kilka lat temu plany stały się realne. Teraz prace dobiegają końca. Powstały już niezbędne budynki. Trwają ostatnie zadania związane z budową dróg. Prace budowlane przy budowie Słupskiego Węzła Transportowego wchodzą już w ostatnią fazę, na ostatnią prostą. Przy budynku prowadzone są już prace wykończeniowe związane zarówno z wyposażeniem tego nowego obiektu, jak i ostatnimi pracami wykończeniowymi na elewacjach czy na podłogach. Do końca dobiegają prace związane z wykonywaniem nowych dróg, czyli rozbudowa ulicy Towarowej, budowa dróg manewrowych na samym węźle. Także jest to ten moment, kiedy te roboty budowlane, no już ważne, ale schodzą na drugi plan. Jesteśmy już na ostatniej prostej. W tej chwili wykonawca wykonuje już roboty bitumiczne, kładzie asfalt na drogach manewrowych. Jesteśmy umówieni z przewoźnikami na to, że przyjadą swoimi autobusami i będziemy robić próbne przejazdy. Także te ostatnie takie poprawki, ostatnie ustalenia będą już wykonywane na terenie budowy, już właśnie z tymi przyszłymi użytkownikami węzła. Węzeł transportowy to jedna z największych inwestycji ostatnich lat. Będzie w sumie kosztować blisko 30 milionów złotych. Głównym celem inwestycji jest poprawa infrastruktury w zakresie transportu zbiorowego. Jak podkreślają władze miasta, plan budowy węzła od początku był bardzo ambitny, ale także bardzo potrzebny Słupskowi. Wybudowany został nie tylko budynek dworca autobusowego, ale także drogi dojazdowe, infrastruktura, a także parkingi rowerowe oraz samochodowe na 100 aut. Na potrzeby węzła transportowego udało się zaadaptować i uratować część konstrukcji dawnego zabytkowego magazynu kolejowego. Inwestycja prowadzona na terenie przyległym do dworca kolejowego oraz prace na jego terenie. Tak naprawdę to trzy niezależne działania prowadzone przez różne podmioty. Do samorządu należy budowa węzła przesiadkowego i dworca autobusowego. Pozostałe, czyli budowę tunelu pod torami, który połączy centrum miasta z Zatorzem, oraz budowę dworca kolejowego, realizuje PKP. Wszystkie działania mają ze sobą ściśle współgrać. Te trzy inwestycje łączy jeden element. Oprócz lokalizacji, że są zbliżone obok siebie, jest to tunel pod torami. Dlaczego mówię o trzech inwestycjach? Ponieważ to są inwestycje prowadzone przez dwa różne podmioty. Dwie inwestycje przez PKP i jedna inwestycja przez miasto Słupsk. Obecnie znajdujemy się na terenie węzła transportowego, który jest realizowany w ramach inwestycji miejskiej. I węzeł transportowy stanowi pierwszą część tego tunelu, czyli wejście od strony Nowego Miasta, czyli Zatorza. Inwestycja jest dosyć mocno posunięta. Widzimy efekty pierwsze prac. Nawet widnieje
napis dworzec autobusowy. Tak więc z tej strony będzie można skorzystać z komunikacji publicznej w przewozach regionalnych. Wsiadamy w autobus, wyjeżdżamy na obrzeża miasta, bądź nawet dalsze trasy. Jest to teren świetnie skomunikowany z ulicą Sobieskiego. Obecnie będzie to jedynie poprzez ulicę Towarową, a więc do skrzyżowania z ulicą Zygmunta Augusta, na światłach wzdłuż ulicy Sobieskiego. W przyszłości chcemy zrealizować kolejne połączenie, które będzie łączyło się z rondem Księdza Jerza, które znajduje się na przedłużeniu ulicy Banacha. Gdy wejdziemy do tunelu, mamy tunel pod torami. Jest to inwestycja realizowana przez spółkę PKP, która zajmuje się modernizacją torów. Tutaj również inwestycja jest dosyć mocno zaawansowana. Będą podniesione perony, będzie wygodniej się nam wsiadało do pociągów i poszerzony tunel. Również komunikacja z tego tunelu będzie poprawiona poprzez dostawienie wind, poprzez poprawę jakości tych schodów, które mamy w tej chwili połączenie z peronami. Ostatnia, trzecia inwestycja, czyli dosyć już szeroko omawiana inwestycja przebudowy dworca kolejowego. To jest również inwestycja prowadzona przez spółkę PKP, inną spółkę, która zajmuje się budynkami, infrastrukturą kubaturową. Wiemy, że już zostało wydane pozwolenie na budowę, krążą w sieci wizualizacje, widzimy projekt nowego dworca. Plany są takie, że stary dworzec zostanie zburzony, będzie postawiony dworzec tymczasowy, a docelowo powstanie nowa bryła, która ma być połączona bezpośrednio z ulicy Wojska Polskiego. Nie będzie konieczności wchodzenia na teren dworca, żeby dostać się do tunelu i przejść na drugą stronę miasta. Myślę, że są to na tyle ważne inwestycje dla miasta. Odkąd pamiętam, właściwie zawsze toczyła się dyskusja, że to przejście jest konieczne, potrzebne, że na pewno czujemy dużą ulgę, kiedy będziemy mogli przejść spokojnie z starej części miasta na Zatorze. Decyzję o formie i projekcie nowego dworca kolejowego w Słupsku podjęło samodzielnie PKP. Miejscy urzędnicy nie mieli żadnego wpływu na projekt. Mają jednak znaczący wpływ na to, co będzie się działo na jego tyłach, czyli nowo wybudowanym węźle transportowym. Obecnie trwają rozmowy z największymi przewoźnikami w regionie na temat zasad korzystania z obiektu. W tej chwili skupiamy się przede wszystkim na zapewnieniu funkcjonalności węzła i temu, w jaki sposób będziemy wspólnie z przewoźnikami, którzy na tym węźle będą operować, będziemy po oddaniu tego budynku i całego obiektu do użytku pracować. Jesteśmy po wielu spotkaniach, zarówno na terenie budowy, gdzie też przedstawiciele największych przewoźników zapoznawali się z charakterystyką tego obiektu, jak i jesteśmy po spotkaniach już w naszej siedzibie, gdzie ustalaliśmy szczegóły tego, w jaki sposób będziemy pracować. Węzeł ten będzie przede wszystkim obsługiwał komunikację regionalną i krajową, przy czym około 80-90% to będą przewozy regionalne. Miasto z organizatorem tych przewozów regionalnych, czyli z powiatem słupskim, zawarło porozumienie, które określiło zarówno zasady, na jakich ten transport na terenie miasta Słupska będzie się odbywał, ale także wskazał, że węzeł transportowy będzie docelowym miejscem, gdzie zaczynać i kończyć będą się te kursy obsługujące przewozy w otaczającym miasto powiecie, ale co również ważne, ten węzeł nie będzie takim węzłem tradycyjnym, że rozkłady są wywieszone na tabliczkach, wydrukowane i statyczne. Tutaj cały węzeł będzie obsługiwany systemem komputerowym, który dynamicznie będzie wyświetlał informacje o przyjazdach, o odjazdach, będzie przydzielał stanowiska odjazdowe. Co ważne, to porozumienie podpisane z powiatem określa również, że wszystkie pojazdy prowadzące te przejazdy powiatowe będą wyposażone w autokomputery, w takie urządzenia, które pozwolą na bieżąco przekazywać informacje o każdym kursie do naszego systemu komputerowego, co pozwoli znacznie poprawić jakość obsługi pasażerów, ponieważ pasażer na dworcu będzie na bieżąco wiedział, gdzie jest jego autobus, kiedy przyjedzie, kiedy odjedzie. Budowa węzła transportowego ma zintegrować obie części miasta, znajdujące się po dwóch stronach torów kolejowych. Zgodnie z planem, pierwszym łącznikiem będzie ulica Towarowa. Zgodnie z założeniami miasta, powstanie także łącznik od strony torów do ronda kardynała Ignacego Jerza u zbiegu ulic Banacha i Sobieskiego. Plany władz Słupska są jednak znacznie dalej sięgające.
Jest to miejsce, które będzie integrować mieszkańców, do którego będą przyjeżdżać mieszkańcy spoza Słupska, z którego będzie można wyjechać na teren regionu słupskiego, na teren województwa pomorskiego i całego kraju. Myślę, że projekt bardzo, bardzo długo oczekiwany, jak dobiegnie końca, będzie dobrym miejscem przyszłości łączącym wschód z zachodem miasta, a przypomnę, wielkim marzeniem samorządu słupskiego jest również zagospodarowanie terenów ogródków działkowych, które w przyszłości mogłyby się stać przepięknym Central Parkiem w mieście Słupsku. Realizacja projektu Węzeł Transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej odbywa się przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.